100 km na wschód od Pragi w urodzajnej nizinie puławskiej leży miejscowość Jedousów. Tu niedaleko Pardubic ma swoją siedzibę firma Ekopaneli CZ, produkująca płyty budowlane z włókien słomy zbożowej. Historia produkcji płyt sięga w Europie aż do lat 40. XX wieku. To w Anglii odkryto technologię produkcji materiału budowlanego, który po II wojnie światowej zaczęto stosować masowo do odnowy Wielkiej Brytanii. Firma Ekopaneli CZ uruchomiła w kraju pierwszą linię produkcyjną płyt już w roku 1999. Druga innowacyjna linia została wdrożona do eksploatacji w 2007 roku, a na początku roku 2009 firma zakończy budowę ostatniej, trzeciej linii. W ten sposób nie tylko zwielokrotni zdolność produkcyjną, ale także podwyższy jakość dostarczonych produktów. Prace nad rozwojem i poprawą technologii w Jedousowie ciągle trwają. Podstawowym surowcem do produkcji ekopłyt jest sucha, zdrowa słoma zbożowa. Jej dobór, prasowanie i przechowywanie jest najważniejszym krokiem do sukcesu w produkcji wysokiej jakości produktu. Graniaste i okrągłe duże bale minimalizują koszty transportu i manipulacji związane z surowcem. Przed obróbką słoma podlega dokładnej kontroli. Następnie surowiec wędruje do prasy, gdzie jest pod wysokim ciśnieniem, a temperaturą jest prasowany na rdzeń o grubości 6 cm. Po sklejeniu kartonem pochodzącym z recyklingu opuszcza linię produkcyjną nieskończony pas o szerokości 80 lub 120 cm, który skraca się na długość według potrzeby klienta. Potem następuje sklejenie przekrojów, a po kontroli jakości gotowego produktu są przygotowane do wysyłki i szerokiego zastosowania. Właściwości mechaniczne ekopłyt trudno z czymś porównywać. Nasz test pokazuje Państwu, że nawet ekstremne obciążenie nie stanowi żadnego problemu. Ekopłyta dzięki technologii produkcji jest w zasadzie niepalna. Wynikiem testu podpalenia palnikiem jest lekko podgrzana płyta, dlatego że pomiędzy włóknami nie ma żadnego powietrza. Powstaje jednakowa sytuacja jak w przypadku próby podpalenia grubej książki. Kolejny test pokazuje, że odporność na przebicie jest dalszą wyrazną zaletą ekopłyty w przeciwieństwie na przykład do płyt gipsowo-kartonowych. Ze względu na ciągle rosnące ceny energii, klienci doceniają również właściwości izolacyjne, cieplne i dźwiękowe naszego materiału. Porównanie z klasycznym murem z cegieł jest dostatecznie wymowne. Produkt posiada wszelkie niezbędne certyfikaty europejskie. W związku z rosnącym zainteresowaniem ekologicznymi materiałami budowlanymi wzrasta zainteresowanie tym produktem w całej Europie. Produkcja ekopłyt nie jest wymagająca pod względem ekonomicznym i ekologicznym. W czasie produkcji zastosowane są wyłącznie nieszkodliwe dla zdrowia surowce. W związku z wzrastającym popytem na produkcję źródeł odnawialnych stromo wzrasta zainteresowanie inwestorów produktami podobnego charakteru. Uniwersalność,
łatwość montażu i przede wszystkim wysokie właściwości użytkowe powodują, że ekopłyty są materiałem przyszłości.